witam. Od 22 listopada do 22 grudnia to znak strzelca króluje. To centaur, niosący za sobą wiedzę i świadomość. I ten czas trzeba tak wykorzystać. Trzeba go wykorzystać i uważać przede wszystkim na to, co się mówi. Czas, nazwijmy to, wiedzy i kształtowania zarówno siebie, jak i naszego otoczenia. Od słowa się zaczęło i słowo jest najważniejsze. To słowem rozpoczynamy każde nasze działanie. Aby się nie stało tym rozkazem destrukcyjnym, a wręcz tym, które buduje. I dlatego powinniśmy w tym okresie najbardziej zastanowić się nad tą filozofią naszego istnienia. To przede wszystkim do czego dążymy, jakim językiem mówimy, jak nas odbierają i jak nas postrzegają poprzez właśnie te słowa, które są najgroźniejszą z broni, bo nie ma nic bardziej przykrego, jak otrzymać wiadomość słowną, tą, którą byśmy nie chcieli otrzymać. Więc zważ w tym czasie najbardziej na to, do czego, czy też czego byś nie chciał otrzymać. Bo teraz się uczysz być Jowiszem, bo Jowisz jest przecież władcą strzelca, ale nie zodiaku. Jest panem i największą planetą w całym układzie słonecznym, ale musisz zrozumieć, że on jest dla ciebie tą twoją świadomością, którą musisz tak pielęgnować, aby być taki jak on. Wspaniały. I siąść na własnym Olimpie. Twojej własnej, osobistej świadomości. I do tego musimy w tym okresie dążyć, żebyśmy byli tylko sobą, a nie kimś. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii. Astrologii, która nas prowadzi. Prowadzi poprzez czas i poprzez okresy. Okresy naszego rozwoju, przede wszystkim duchowego. Ale tylko wtedy, kiedy ich przestrzegamy i funkcjonujemy zgodnie z prawem gwiazd, które od nas nic nie chcą i nic nam nie dają. Tylko my możemy z nich czerpać. Od tysiącleci. Do zobaczenia.